On tutaj jest. On tutaj naprawdę jest. Ja pieprzę. Witaj na kolejnej wyprawie. Ta będzie bardzo wyjątkowa. Pierwszy raz w historii znaleźliśmy w opuszczonym budynku miejsce okultyzmu. Podobno na strychu pałacu, do którego właśnie weszliśmy, znajduje się namalowany na podłodze pentagram i krzyże z inskrypcjami. A w jednym z pomieszczeń ustawiony został tron, podobno dla samego szatana. Na ścianach natomiast widnieją napisy po łacinie nawiązujące do satanizmu oraz szczątki martwych ptaków na ziemi. Wszystko wskazuje na to, że na poddaszu nocami odbywają się czarne msze. My natomiast przyszliśmy tutaj nocą, aby sprawdzić, czy to prawda. Jedyne chyba miejsce, to gdzie coś się cokolwiek zachowało, to jest piwnica i lodówka stara. Bureczka. Tak, to nie zmieniło. Ale po ognisku i tak dalej, to pewnie bez nam nie koczują się. Może być. I kolejny pentagram na ścianie. Tym razem z dopiskami 666. Co to jest na mapa? Międzynarodowe linie lotnicze. Wiesz, polskie... Siatka połączeń? Tak, siatka połączeń zagranicznych i krajowe. Patrzcie, mijamy, dopiero wyszliśmy z piwnicy, wchodzimy na górę. Patrzcie, co tutaj na ścianie napisane. Bóg umarł, Bóg zgnił. Mają wyobraźnię, chłopaki. To ja mam nadzieję, że ich tam nie spotkamy u góry. Czuję się trochę jak Blade Witch Project. Ale klatka schodowa. Czarny mnie przychodzi. A zwróciłeś uwagę na pamiątkę po sobie miejscu? No tak, no przecież już patrzyliśmy. Dzisiaj raczej będziemy się trzymać wszyscy we trójkę, co? No. To masz najłatwiej, po środku jesteś. Po prostu takie wypady zbliżają. Wiecie co, wam jeszcze powiem, że to było kiedyś remontowane. Nawet widać, no zobacz. Są karton gipsy wstawione. Znaczy, z tego co czytaliśmy, to przejęła polsko-grecka spółka. Zaczęli to remontować, ale z nie wiadomo jakich przyczyn. No, remont się skończył. Może z takich przyczyn, że są na samej górze otrywane czarne msze. Znalazłeś? No, to już chyba nie żyje. Ten gołąbek, co cię wystraszył. Ten cię wystraszył? No myślisz, że on jest ten? Zjedzony. Sam tutaj umarł, czy ktoś mu w tym pomógł? Panowie, ja wam powiem tak, że tu każde pomieszczenie wygląda tak samo i tu nie ma nic ciekawego. No nie ma. Także chodźmy na tą górę. Ale warto przeczesać wszystko, może coś ciekawego się znajdzie. Zmierzając na strych, mijamy kolejne piętra. Wszystkie są identyczne i nic w nich ciekawego. Puste ściany i pełno kurzu na ziemi. Mniej więcej w połowie naszej drogi napotykamy na kolejny namalowany pentagram na ścianie, obok którego widnieją łacińskie napisy. Et magistrus dei ducatus et sanctrum, co znaczy magistrat księstwa i Ducha Świętego. No ale pentagram jest. Czerwona róża. A ten Emil jest dopisany innym kolorem, widzisz? O! Jaki Emil? To jest wyskrabany. A, tak. No a później ktoś sobie to sobie wypisał. Ale tym samym charakterem tak się. No to będzie wejście na samą górę. Powiem wam, że z tego przypominają mi się takich chwilach wszystkich horrorów. No przepraszam. Ale to chodzisz zawsze tak jest. No wiesz dlaczego? Bo zaczyna psycha działać, to nie? No. Jest tu ktoś? Jak magistratus lamia. Już
demona zaraz nie wyzwoli jakiegoś. Patrz co jest na drzwiach. Też pentagram. Na drzwiach z wyjściem na strych, gdzie są oprawione prawdopodobnie czarne msze. Gdzieś jest świeczka pierwsza. Znicze. A i uważajcie, bo tutaj pożar był jakiś czas temu. Żebyśmy z podłogą nie mieli spóźnianki żadnej. Widać, że ktoś niedawno chodził tutaj. Całkiem świeże ślady. Ślady stóp, to nie? O rany boskie. Ja nie lubię takich rzeczy. I tam jest ten tron. No. Widzisz? To jest ten tron podobno. I powiedzcie mi, że to jest normalne. Ściągnąć. To są jakieś drzwi stare. Tu jest poduszka do siedzenia. Rzeczywiście to wygląda jak tron. Jeszcze to obić takim czerwonym suknem. Powiedz mi, czy to jest normalne. No nie jest to normalne. Nie ludzie, jest normalne. Którzy takie rzeczy robią, nie są normalne. Po co chcesz w innym filmie? No bo to jest, wiesz, skórka, jakby oparcie do tego tronu. Co, a tam jest jeszcze? To jest skrzynia, chcę. To jest skrzynia, tak. Nie chcę zobaczyć, czy jest pusta, czy tam się. Myślisz, że oni to też specjalnie malowali? Czy było czerwone? Nie, chyba już było. Ale powiem ci, że moim zdaniem, szczerze, jeżeli to ma być głupi żart, to ktoś się dobrze postarał. No też dziwne rzeczy, co nie? Że kurde drzwi, łóżko. Łóżko w miejsce, gdzie nie ma dachu ani nic. Miejsce, gdzie był pożar. I to jeszcze takie niewypalone. Znaczy świeczka to znicze. Zobacz, tam co jest. Znicze. Jakieś pomieszczenie, stolik. Wiesz, zazwyczaj chodzimy w takie miejsca, gdzie podobno są nawiedzone. Ewentualnie są nawiedzone przez niektórych uważane, a tutaj jest groźba prawdziwego niebezpieczeństwa w związku z osobami, które odprawiają tutaj czarne msze i pewnie chciałyby nas złożyć ofierze. To dużo horrorów oglądasz. A co, gdybyś zobaczył takich ludzi, to byś się nie przestraszył albo kogoś, kto tu chodzi? On tutaj jest. On tutaj naprawdę jest. Ja pieprzę. Ej! Ej! No? Chciałem, że bardziej narobisz. Ej! No? No? Chodźcie tu. Zobacz, co jest za tym tronem. Co jest? Tu. W tej sali, patrz. A, tu więcej pomieszczeń jeszcze jest. Ten znicz się pali. Który? Nie, on się nie pali już. Ty, masakra to, nie? No nie, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jakoś się strasznie źle czuję tutaj. Powiem ci, że też wyczuwa taką bardzo negatywną energię. Możliwe, że sam sobie to uzgustrowałem, ale... To nie tak, ale wiesz... Czemu przyszedłeś po tym? Nie boisz się? Nie, bo byłem ciekaw, co na górze jest. Super, i przyszedłeś sobie po środku pentagramu. Może Łukasz spróbujesz skoczyć. Aha. Słuchajcie, to nie jest śmieszne, bo... Ja myślałem, że tamte na dole to rzeczywiście to były wypadki, co nie? Po prostu zamarzły czy tam coś. Ale ich jest tutaj coraz więcej u góry. Chyba, że ktoś znalazł martwego gołębia i go przeniósł tutaj. No nie wiem, no ale mi się wydaje, że one mają jakiś związek z tymi obrzędami. Właśnie znaleźliśmy
to miejsce, którego szukaliśmy. Na samej górze tego budynku, który był różnymi rzeczami, bo był i hotelem, i szkołą. Na samej górze na strychu znajduje się namalowany na ziemi pentagram. A dookoła, popatrzcie sami, jakieś dziwne gwiazdy, krzyże. Kain i napis Kain Deus Pater. Gwiazdy Dawidowskie. To nie są gwiazdy. Nie. To są właśnie chyba pentagramy. No powiem wam, że ja to generalnie jestem sceptyczny na takie rzeczy, ale... No go, jeszcze jest napis na górze. Ale tutaj naprawdę jest dziwna rzecz. Jest mnóstwo jakichś zniczy na ziemi. Znaczy jestem ciekaw, co autor miał na myśli, bo cały strych jest zniczek. Cały strych jest zniczek, dokładnie. No jeszcze się tu chwilę pokręcimy, ale... Jak najszybciej będziemy, sobie stąd szli, bo nie chcemy spotkać panów w czarnych kapturach. Powiem ci coś szczerze. Dopiero podczas montażu tego materiału zaczęliśmy zauważać pewne zależności. I to zupełnie przypadkiem. Napis, który widzisz, kończył się słowami Red Rose, co oznacza czerwoną różę, a taką znaleźliśmy wchodząc po schodach. Na framudze drzwi wejściowych na strych napisano Et Magistratus Lamia, co po polsku tłumaczy się Magistrat lub Księstwo Wampirów. Taki sam napis znaleźliśmy w pokoju z pentagramem. Po głębszej analizie okazało się, że Lamia w mitologii słowiańskiej jest demonem, na kształt kobiety i węża żywiącym się ludzką krwią. Czyżby to oznaczało, że w tym miejscu były odprawiane rytuały mające na celu przywołanie właśnie Lami? Cała ta sytuacja i miejsce są bardzo dziwne. Nie potrafimy ich wyjaśnić, ale łącząc fakty i patrząc na trud, jaki ktoś sobie zadał, aby to wszystko skonstruować, jesteśmy skłonni uwierzyć, że to nie był głupi żart. Szczerze, odradzamy zapuszczanie się do tego budynku. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to zasubskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku. Zobaczcie też jeden z naszych ostatnich filmów. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Słyszałem kroki na